Witaj w kolejnym filmie na kanale Sektor Tajemnic. Jak lubisz tego typu odcinki, nie zapomnij zostawić łapkę w górę i zaznacz subskrypcję, żeby dostawać powiadomienia o nowych moich filmach. W ten sposób też pomagasz rozwijać kanał. Niekiedy na tym kanale przeprowadzam wywiady z ludźmi, którzy mają nieprzeciętne zdolności. Mówią często oni, że ludzie mają w sobie moc, która jest przez niektóre istoty blokowana, lub niekiedy sami ludzie nie są w stanie zrozumieć tego, że mogą taką moc w sobie mieć. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o tajemniczym rękopisie, który rzekomo jest ukryty w Watykanie i mówi o tym, że ludzie mają nadprzyrodzone moce. Sektor tajemnic. Człowiek jest cudem. Tajemnice Watykanu. Zapraszam na film. Od czasu do czasu w dziejach świata pojawiają się nieprzeciętne postacie, które znacznie przewyższają innych ludzi pod względem inteligencji. To tacy ludzie jak Leonardo da Vinci, Albert Einstein czy Nikola Tesla, ale też są ludzie, którzy mają inne umiejętności. Mówię tutaj o takich ludziach, którzy potrafią na przykład przewidywać przyszłość. Do nich należą Nostradamus, Baba Vanga, ojciec Klimuszko czy obecny w naszych czasach Krzysztof Jackowski. Dotarłem do ciekawego materiału, który mówi, że ludzie to cudowne istoty o wielkiej mocy, która jest niestety przed nami ukrywana. Teraz już nie przedłużam i zapraszam do materiału źródłowego. Człowiek jest cudem. Tajemnice Watykanu. Rękopis, który potwierdza, że ludzie mają nadprzyrodzone moce. Ludzie mają niezwykłe moce, a jedynym problemem jest to, że niewielu wie i potrafi aktywować te moce lub korzystać z darów natury. W całym wszechświecie istnieje matryca energetyczna, która łączy wszystko, co istnieje. Ta matryca jest obecna w naszych ciałach oraz w naszych umysłach i duszach. To boska matryca. W 1944 roku Max Planck, ojciec fizyki kwantowej, udowodnił, że cały wszechświat i istnienie czy rzeczywistość to tylko energia, a wszystko wokół nas jest iluzją. Bez wątpienia Max Planck udowodnił istnienie boskiej matrycy, czyli czystej energii. Badacz Greg Braden, który ponad 20 lat badał Matrix, odkrył, że żyjemy we wszechświecie wibracyjnym, gdzie wszystko wibruje i wszystko jest połączone tymi wibracjami. Ta matryca nie została odkryta, ponieważ nie jest matrycą materialną, ale matrycą w całości wykonaną ze strun, które wibrują z różnymi częstotliwościami. Braden odkrył, że nasze myśli i uczucia mają swoje własne wibracje. Miłość ma najwyższą i najczystszą wibrację ze wszystkich i ta wibracja może uleczyć każdą chorobę. Modyfikacja DNA. Niektóre eksperymenty naukowe wskazały, że nasze DNA zmienia się w zależności od generowanych przez nas wibracji. Nienawiść, chciwość i inne negatywne uczucia powodują uszkodzenia DNA i choroby. Innymi słowy, mamy moc uzdrawiania lub krzywdzenia innych. Co więcej, przez te wibracje emitowane przez człowieka, rzeczywistość może ulec zmianie. Zależy to od tego, jak myślimy i postrzegamy rzeczy wokół nas. Oczywiście wymaga to określonych technik medytacyjnych i modlitewnych. Sam Jezus ponoć o tym mówił, ale nie dał nam dokładnych instrukcji, jak zmienić naszą rzeczywistość tak, jak chcemy. Sekrety ukryte w Watykanie. Kościół katolicki zakazał tej wiedzy przez setki lat, ale w 1946 roku w jaskiniach Qumran
rolnik odkrył dziesiątki zwojów, w tym Księgę Izajasza, która uczy nas modlitw i rytuałów, aby zmienić naszą rzeczywistość. Księga Izajasza, która jest tekstem napisanym ponad 2000 lat temu, opisuje to, co teorie kwantowe odkryły zaledwie 100 lat temu. I że istnieje wiele rzeczywistości i wiele światów, które można stworzyć dzięki skoncentrowanym intencjom. To bardzo ważna książka dla ludzkości, ponieważ ludzkość śpi i jest na łasce różnych sił duchowych, które manipulują nami, abyśmy robili to, co chcą. W Księdze Izajasza jest modlitwa, która pozwoli nam się obudzić i uwolnić z kajdan ignorancji, które narzuciły nam rządy i Kościół. Braden mówi, że musimy zacząć się modlić tą modlitwą i zgodzić się na tworzenie własnej rzeczywistości. Według Bradena kluczem do odblokowania mocy tej modlitwy jest już poczucie, że przyszłość, którą sobie wyobrazimy, jest realna. Zgodnie z kodeksem Izajasza, zamiast prosić, aby się coś wydarzyło, właściwą rzeczą jest podziękowanie za to, o co poprosiłeś. Bycie pozytywnym, nawet jeśli w Twoich oczach wydaje się to wręcz nierealne, ponieważ wtedy dostajesz się do częstotliwości tej rzeczywistości. Nie od dziś jest wiadomo, że w watykańskich archiwach istnieje wiele różnych ciekawych dokumentów. Dlaczego one są tam przechowywane? Czy tylko z uwagi na wartość historyczną? Ja osobiście nie sądzę. A jeżeli nawet tak, to kto dał im prawo do przetrzymywania tak ważnych informacji z dala od opinii publicznej? Według mnie powinny być udostępniane, oczywiście z zachowaniem wszelkich procedur, tak żeby nie można było je uszkodzić. Można by było znaleźć różnego rodzaju sposoby, takie, żeby po prostu te bardzo cenne dokumenty zachować bezpiecznie. Ale mimo tego nikt z Watykanu nie stara się być transparentny w tym. Dlaczego tak się dzieje? Odpowiedź może być tylko jedna. Komuś zależy po prostu, żeby było utrzymane status quo. Żeby ten świat i nasza świadomość została w tym samym miejscu przez jeszcze długi, długi czas. A moim zadaniem i misją tego kanału jest to, żeby w końcu otworzyć szerzej oczy. A z kolei waszym zadaniem jest to, żeby te filmy nabrały rozpędu i dotarły do jak największej liczby ludzi. Sposobem na to jest komentowanie filmów na tym kanale i zostawianie łapek w górę. Wtedy system sprawi, że film dotrze do większej liczby odbiorców. W każdym razie tyle teoria. No chyba, że zostanie zmarginalizowany z wiadomych nam powodów. Pamiętajcie, zawsze należy czytać między wierszami. Trzeba mieć otwarty umysł na nowe. Trzeba zacząć myśleć samodzielnie. Nie płynąć z prądem rzeki, ale zatrzymać się i zastanowić, gdzie ta rzeka nas prowadzi. Kiedy będą dostępne wszystkie tajemnice Watykanu? I wreszcie, co kryje się w tych sejfach? Jestem ciekaw waszej opinii na ten temat. Jak zwykle czekam na kontakt z waszej strony. Jeżeli masz jakąś ciekawą opowieść do przekazania, pisz w komentarzu lub na naszej stronie facebookowej, którą znajdziesz w opisie tego filmu. Oczywiście dostępna też jest droga mailowa w zakładce informacje na kanale. Zapraszam Was oczywiście też na grupę facebookową Sektor Tajemnic. Link również znajdziecie w opisie filmu. Liczę na Wasze zaangażowanie. Jeżeli chcesz być współtwórcą tego kanału, nic prostszego. Jak trafisz na coś ciekawego w internecie lub masz do powiedzenia swoją ciekawą historię, napisz do mnie koniecznie. Chciałbym też stworzyć na tym kanale i na grupie facebookowej Sektor Tajemnic taką bazę danych,
wszystkich tych, którzy mają jakieś ciekawe, niesamowite historie do opowiedzenia lub po prostu jakieś artykuły z internetu, zachęcam właśnie jeszcze raz do kontaktu. Jak zwykle czekam na Wasze komentarze pod filmem. Jeżeli film Ci się podobał, koniecznie zostaw łapkę w górę. Mile widziane też są udostępnienia filmu. Kanał cały czas się rozwija, a te udostępnienia sprawiają, że po prostu film poniesie się dalej. Jeżeli można, bardzo, bardzo Was proszę o to. Oczywiście, jeżeli jesteś nowy na tym kanale, nie zapomnij dać subskrypcję i zaznaczyć dzwoneczek na wszystko. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Zapraszam już na kolejny. Na razie. Niech moc będzie z Wami. Cześć!